Jesteśmy przy domu przyrodnika w Haszlachu. Mamy teraz piękny maj i mnóstwo ziół do zbierania, do herbatek, do naparów, do nalewek. Pięknie kwitnie nam czeremcha w maju. Czeremcha pospolita kwitnie wcześniej, czeremcha amerykańska nieco później. Wspaniałe jest to, że w czeremsze możemy wykorzystywać i korę, i liście, i kwiaty, i owoce. Właściwości czeremchy: odżywcze, przeciwkaszlowe, przeciwbiegunkowe, krwiotwórcze, tonizujące i odtruwające. W owocach jest bardzo dużo pektyn i kwasów jabłkowy i cytrynowy oraz witaminy C, rutyny i antocyjanów. Kwiaty oczyszczają, regenerują, używane są wewnętrznie i działają wtedy uspokajająco i łagodząco na kaszel. Zewnętrznie napar możemy używać jako środka nawilżającego do naszej cery. Wygładzają, wybielają, działają przeciwzapalnie. Kora ma działanie przeciwbiegunkowe i odkażające. Zawiera fitoncydy, czyli substancje hamujące rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych. Liście możemy spożywać w herbatkach, głównie w herbatkach fermentowanych. Pachnie wtedy migdałami. W całej roślinie znajduje się amigdalina, oprócz miąższu owoców właściwie. I z amigdaliną musimy troszeczkę uważać, bo w małej ilości jest bardzo dobra i nawet lecznicza, natomiast nadmiar, jak zwykle nadmiar wszystkiego, szkodzi, jest trująca. Liście czeremchy upychamy w słoiku, wcześniej lekko dezynfekując. Przeważnie jest to alkohol albo 40%, albo jeszcze lepiej spirytus. Upychamy, gnieciemy. Chodzi o to, żeby je jak najbardziej pomiętolić, żeby one już coraz zaczęły trawić się od początku. Upychamy mocno, mocno, mocno. Jeszcze mocniej. Możemy nawet rozrywać, mielić w maszynce do mielenia mięsa. Możemy zwijać. One mają nam w cieple potem parę godzin stać i nabierać barwy takiej zgnitej zieleni. One oczywiście nie są zgnite, ale ten proces powoduje, że herbatka jest smaczniejsza i lepiej przyswajalna. Wcześniej przywiędłe liście upchaliśmy w słoiku. Upchaliśmy dość mocno i wystawiliśmy na słońce na parę dobrych godzin. Mogą być inne sposoby tego etapu fermentacji, czyli możemy dać do piekarnika na parę godzin, jak nie ma takiej pięknej pogody jak dziś. Możemy, tak jak koleżanka, włożyć do samochodu za szybę i to jest doskonały pomysł. Możemy włożyć do zmywarki na jakieś długie zmywanie w gorącej wodzie. Są różne sposoby. Chodzi o to, żeby nam ta wstępna fermentacja jakoś w miarę skutecznie przebiegła, żeby zmienił się kolor liści i to już jest gotowa herbata. Wyjmujemy ją, te listeczki ze słoika, suszymy. Po wyschnięciu wkładamy do pojemnika lub słoiczka i odczekać troszeczkę należy, ponieważ ta herbata cały czas dojrzewa i nabiera smaku. A potem pozostaje nam już nic innego, tylko delektowanie się pysznym, zdrowym, aromatycznym naparem.